wmawia sobie, że mu nie odda. Dobra, ja w ogóle będę kończył. Podsumowując, Zbigniew Bartman grał w reprezentacji od 2008 do 2013, czyli o 5 lat za długo. Tomek Hajto siedział za przejechanie człowieka na pasach 0 dni, czyli o 5 lat za krótko. Więc mam nadzieję, że wasza walka będzie trwała 10 sekund, czyli o 9 sekund za długo. Bartman uśpi Tomka, tak żeby pasy bezpieczeństwa odzyskały dawny sens i zrobi po gali wreszcie jakieś dobre siatarskie przyjęcie, na którym Peszko się napierdoli i zaatakuje jakieś kasynko, żeby jak prawdziwy piłkarz przepierdolić wszystkie zarobione pieniądze w jedną noc. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie.